Z wielu miast i miejscowości Polski do Rzymu wyruszyły zorganizowane pielgrzymki. Motocykliści, rowerzyści, biegacze. Wszyscy mają jeden cel – kanonizacja Jana Pawła II i oddanie hołdu wielkiemu rodakowi. Jedna z najbardziej ekstremalnych wypraw wyruszyła z rodzinnego miasta Karola Wojtyły z Wadowic. I co najważniejsze, wszyscy jej uczestnicy to mieszkańcy ziemi wadowickiej. Grupa pasjonatów kolarstwa szosowego podjęła się zadania niezwykle trudnego pod względem organizacyjnym i wytrzymałościowym. Trasę o długości 1480 km z Wadowic do Watykanu postanowili przejechać w 4 dni. Swoją wyprawę rozpoczęli mszą świętą w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, a błogosławieństwa na długą i trudną drogę udzielił im ksiądz Stefan Trojan. Niech Matka Boża Różańcowa, Pani Jadrychowska, również Pani Wadowicka, Maryja spojrzy na Was z miłością dalsze obfitym błogosławieństwem. Wysłucha modlitw, które za Was zanosimy i będziemy zanosić. Niech będzie to błogosławiony czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. Dlatego też, wyruszając na tej drodze, niejako jadąc za Jezusem i z Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem, o czym ksiądz Piotr już wspomniał w kazaniu, nie zapominajcie też o poprzednich intencjach, jakie nosicie, również o naszej parafii, o Waszych parafiach, którzy spoza parafii, jak również o potrzebach Kościoła i całego świata. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu nie będą dzieje. Alleluja, alleluja. Żyć Boże. Jezu, ufam Tobie. Puszczasz na tę wyprawę? Nie boisz się? No, trochę. Chciałabyś pojechać też? Co? No, ale w aucie, nie na rowerze, za daleko. Panowie, kilka tygodni temu mówiliśmy o tej wyprawie. Dzisiaj rozpoczyna się szaleńcze wyprawa, bo 4 dni, mnóstwo kilometrów. Gdzie pierwszy nocleg? Gdzie pierwszy odpoczynek? Pierwszą dobę mamy zamiar jechać cały czas właściwie. Nawet półtorej. No, ale w drugą noc już się musimy na trasie gdzieś zatrzymać. Podejrzewam, że to będzie jakaś stacja paliw pewnie i tam 2-3 godziny na taką krótką drzemkę i dalej. Zaraz, czyli półtorej doby, gdzie to będzie kilometrów non-stop? Półtorej doby, no 500 na pewno. 500, może 600. No. Z jednym zamachem. No, jakieś tam krótkie przerwy muszą być, coś zjeść to oczywiście tam po kilkanaście minut, ale ogólnie no to cały czas jedziemy praktycznie. Bo odpoczynek polega na tym, że zmienia się po prostu przewodniczący, tak, prawda? Tak, to jest taka jazda właśnie, jak to się mówi w żargonie kolarskim, na kole, czyli jeden idzie z przodu, reszta gęsie go za nim i jakby taką zasłonę od wiatru robi i troszkę lżej tym z tyłu się jedzie, no ale jednak kręcić trzeba, czy się z przodu, czy z tyłu jest. Pogoda nie najlepsza, to bardzo przeszkadza, czy nie? Jesteśmy przyzwyczajeni już do takich różnych ultramaratonach, mieliśmy często i gorszą pogodę, także mamy odpowiednie stroje do tego, za chwilę się przebierzemy i także myślę, że tutaj nas pogoda jakoś specjalnie nie zaskoczy. No, tak. Czego się życzy ultramaratończykom? Połamania szprych. To nie wiemy to. Tak się mówi, połamania szprych. To może być. To życzymy dobrej pogody. No to się na pewno. Wiatro w plecy. O właśnie, wiatro w plecy. No. Szczęśliwego powrotu. Tak, też. Tak. Takiej wyprawy w historii kolarstwa chyba jeszcze nie było. Ja nic o tym nie wiem. W Wadowicach nie wiem. Z Wadowic chyba nie, ale nie wiem. Nie, ale chyba też. Nic nie wiem. No, wybierało się kilka grup z Polski rowerami, ale w tak krótkim czasie to chyba nie. To panowie, wiatr w plecy. Uczestnicy wyprawy to Janusz Cepcer z Andrychowa, pracuje w Wadowicach. Bogusław Pożuczek, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 1 w Wadowicach. Artur Bryski z Rudz pracuje w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach. Filip Pasternak, wadowiczanin. Wszyscy znają się od lat, a na rowerach zwiedzili dużą część Europy.
są uczestnikami wielu ultramaratonów. Czteroosobowej grupie kolarzy pomagać będzie pan Marek Pustelnik z Roczyn, znany działacz sportowy i sędzia piłki siatkowej. Pan startuje w samochodzie jako w sumie służby techniczne, nie tylko techniczne, operacyjne. Pierwszy postój podobno dużo, dużo później, półtorej doby chcą jechać. Tak, są jak najwięcej na drogi, ale nie wiem, to ja się dostosuję do nich, jak będą planować, no to tam na każde życzenie się zatrzymam. No ja rozumiem, że można pedałować, znaczy inaczej, nie rozumiem, że można tyle pedałować, ale za kierownicą cieni półtorej doby to też nie lada wysiłek. Ale da się też wytrzymać. Kiedy powrót do domu? Tam będziecie na uroczystościach. No nie wiem, jak tam dojedziemy, bo później będzie problem po nim samym Rzymie, żeby tam jak najbliżej dojechać. Pewnie na rowerach, dalej staniemy na rowerach, pewnie tam podjadą bliżej, no a na pewno po mszy będziemy chcieli wracać. Ale uroczystość kanonizacyjna w Watykanie. Tak, bo to jest celem. No. Czego chłopakom się życzy? Podobno wiatru w plecy, a czego się życzy szefowi od spraw organizacyjnych? Trudno powiedzieć. Zero kłopotów. Tak, chyba tak. Powodzenia. Dziękuję. Kiedy wieczorem 22 kwietnia wyruszali z placu Jana Pawła II, żegnały ich rodziny, znajomi, koledzy z pracy. Żegnamy was, alleluja! Żegnamy was, alleluja! Żegnamy was! Życzymy sił, alleluja! Życzymy sił, alleluja! W samochodzie technicznym znajduje się żywność, rower zapasowy, namiot, apteczka. O godzinie 19 rowerzyści wyruszyli. Pojadą przez Słowację, Węgry, Słowenię i wschodnią stroną Włoch, drogami lokalnymi. Planują spać tylko 2-3 godziny na dobę, tak aby zdążyć na kanonizację. Ultramaratończykom z Wadowic życzymy wiatru w plecy i trzymamy kciuki za szaloną wyprawę.